Porządek obrad państwa macie przed sobą. Natomiast 1A, 1B, 2A są w trybie na piśmie będą wprowadzane. Wiem, że jeszcze Darek tutaj skończył przygotowywać, będzie punkt 3A. Ja w tym czasie poproszę o zamknięcie drzwi, bo... Nie wie, ale są dwie osoby, które tam głosy. Leć po halterach, tak jest. Więc tak, proponuję wprowadzić do porządku obrad pod punktem 1 na projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji przy ulicy Lubowskiej w Krakowie. Kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 19, 2, 0, przeciw, wstrzymujący. Punkt 1, proponuję wprowadzić... Ja się wstrzymałam. Przepraszam bardzo, to w takim razie kto z państwa się wstrzymał? Ja. Dobrze, kto z państwa jest przeciw? Pracować bez tekstu. Dziękuję. 18 za 0 przeciw, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Tak sobie i to później będzie w protokole. Pod punktem 1 proszę proponuję wprowadzić projekt uchwały w sprawie ustalenia w sprawach części terenu na 15 lat na szkoła rolniczego w Kraszczyku przy ulicy Upieca w Krakowie. Kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Pod punktem 2a proponuję wprowadzić projekt uchwały w sprawie poparcia starań prowadzenia trybunału polowego przy ulicy Bramowskiej 34 w Krakowie. Kto z państwa jest za wprowadzeniem projektu do uporządku obrad? Ale tu jest porządku i na razie. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję, 18 za 0 przeciw, 1 wstrzymujący, 1 głosowanie głosowało. To jest porządek obrad, natomiast linią pokryło, tak jak mówię na początku, są uchwały, które dopiero mogą być wprowadzone do porządku. A są, aby każdy mógł mieć wczoraj do czasu. Ale tą linią pokryło, odpowiadają na pierwszą wątpliwość, te wstrzymujące są wstrzymywane, zawsze powinny być wprowadzone. Jest nasze niedopatrzenie, ale nie zrobimy was państwo to w 5 minut, to jest zgadzanie. I pod punktem 6.3a proponuję wprowadzić uchwałę. W sprawie wprowadzenia zmian do studium warunkowań przestrzennych w kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Kto z państwa jest za wprowadzeniem takiej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję. 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. W związku z tym ten porządek obrad, który państwo mają przed sobą, poszerzony jeszcze o jeden punkt, którego nie macie, może państwo zapisać, czyli ta uchwała Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, punkt 3a, uchwała w sprawie zmian w studium. I taki porządek proponuję poddać pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem tego porządku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu w sprawie
tutaj jest błąd w punkcie szóstym, pod punkcie B, bo pisze o przebudowie skrzyżowania przy ulicy Pleszowskiej, a to chodziło o remont ulicy Pleszowskiej, a przebudowa skrzyżowania innych ulic zupełnie. Szósty punkt, podpunkt B. Zadania do budżetu miasta Krakowa na 2013. Słusznie, tym bardziej, że w uchwale jest remont ulicy Pleszowskiej. Myślę, że to autopoprawką przyjęcie. A skrzyżowanie było dotyczące zupełnie niezbyt zgłaszane osobiste przynajmniej do tego. Jeśli chodzi o skrzyżowanie, to przy Pleszowskiej też była mowa o skrzyżowaniu, tylko w kontekście wyznaczenia przejścia na pieszych. Myślę, że stąd mogłaby być taką. Także na sesji rozmawialiśmy o remoncie tylko, a tam przecież się napisuje, że jest przebieg granicy. Rozmawialiśmy przy uchwale zadania zadania do miasta, rozmawialiśmy o remoncie ulicy Pleszowskiej. Natomiast pojawiły się tam też rozważania na temat tego, czy i dlaczego nie jest wyznaczony przejście dla pieszych na skrzyżowaniu dla granicy Pleszowskiej. Natomiast faktycznie nie było to. Proszę sobie wykreślić z protokołu pauza, przebudowa skrzyżowania. Tak, jeśli nie uwagi. Nie widzę, że to stwierdza, że nie wiem. Nie, protokół z poprawką przyjęty. No to tak jest, z poprawką zostaje przyjęty.